Witam wszystkich dzisiaj rano. Jest 3 grudnia. Wczoraj w nocy, a w zasadzie dzisiaj w nocy, przemówił Donald Trump. Donald Trump, bardzo, bardzo poważne przemówienie. Powiedział, że po prostu został oszukany, że jest tyle dowodów, że na pewno nie pozwoli, aby ktoś, kto oszukuje, został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Powiedział, że za czasów jego prezydentury bardzo dużo fajnych rzeczy zrobił. Bardzo dużo fajnych rzeczy zrobił. Ale najważniejszą rzeczą jest, jaką chce zrobić, jest to, żeby rządził naród i musi być zrobiony system wyborów tak, żeby można było sprawdzić, kto głosował, kiedy głosował, gdzie mieszkał, sprawdzić jego tożsamość. Powiedział, że ten system wyborów, jaki teraz tutaj zamontowany został z tą digitalną formą Dominion, gdzie głosy liczone są przez jakieś komputery, gdzie ludzie dają karty bez pokazania, gdzie mieszkają, nie sprawdzane są w ogóle ich podpisy. Powiedział, że to nie może tak być. Musi być pewność w Stanach Zjednoczonych, że ludzie rzeczywiście tak zagłosowali. I dopóki on tego nie zrobi, powiedział, to on nie odejdzie i zostanie prezydentem, bo taka jest prawda. Powiedział, że prawda musi wyjść na wierzch. Wszyscy o tym wiedzą, tylko media i nie chcą o tym mówić. No zobaczymy, proszę Państwa, zobaczymy, czy rzeczywiście tak się stanie. Również przemówił Biden, proszę Państwa. Biden również tej nocy przemówił, powiedział, że najważniejszą jego rzeczą w tej chwili jest walka z koroną, że są znowu tysiące zabitych, tysiące trupów, że trzeba zwiększyć obostrzenia. To jest program, jakim tutaj zajmuje się ten kandydat, proszę Państwa. No nie wiem, czy to jest dobry program. I jeszcze krótki skok do Berlina. Proszę Państwa, został przedłużony lockdown, przedłużony do 10 stycznia. Prognozy są takie, że prawdopodobnie cała zima będzie w lockdownie. Tutaj pani Merkel mówi otwarcie, że to wszystko jest za mało, że trzeba i trzymać ostro jeszcze te obostrzenia, trzeba je zaostrzyć. Zyda, więc minister prezydent z Bayernu, mówi, że to wszystko jest za mało, że ludzie za dużo chodzą, za dużo oddychają, za dużo protestują. Także Berlin, proszę Państwa, chce obostrzeń jeszcze przez całą zimę. To tym kończę, tymi krótkimi break news kończę. Życzę przyjemnego dnia.